ta książka jest mi szczególnie bliska, bo mój ojciec jest zawodowym kierowcą ciężarówki, jeździ po Europie, po świecie. Myśli pan, że powinienem gdzieś zacząć szukać swoich braci? Nie obawiałbym się na pewno miejscu, natomiast, ponieważ to jest powieść, fikcja, natomiast fakt faktem, że kiedy powieść się ukazała, zacząłem poznawać różne historie osób, które są kierowcami ciężarówek i rzeczywiście mają różne rodziny rozsiane po całej Europie i dzieci też w tych rodzinach. W takim razie chciałbym zapytać, skąd w ogóle pomysł na tę powieść, dlaczego poszedł pan w tym kierunku zawodowego kierowcy ciężarówki? Bueno, esta es una historia que empieza con una mudanza de verdad. Wszystko zaczęło się od przeprowadzki mojej żony obecnej, która mieszkała w 2002 w Monachium. I przeprowadzaliśmy się właśnie z pomocą trzech kierowców ciężarówki, którzy przewieźli jej rzeczy z Monachium do Barcelony. I po drodze zgubili jedną walizkę czy jedną paczkę. Ja odbierałem ich i zacząłem z nimi rozmawiać. Okazało się, że to było trzech panów. Okazało się, że to są niesamowicie ciekawe osoby, ponieważ tak naprawdę mają podwójne życie, bo 6 dni w tygodniu pracują jako kierowcy, mają swoje rodziny, ale tak naprawdę ciężarówka i oni są dla siebie też drugą rodziną. I kiedy ci kierowcy dotarli do Barcelony, ja ich odbierałem. Jak zobaczyli, że mieszkamy na 4. piętrze bez windy i w bardzo wąskiej klatce schodowej, to zaczęli wymyślać, że tu ich bolą plecy, tutaj, że nie mogą dźwigać, więc Jordi zaczął im pomagać. I pomagając, chciał zdobyć ich zaufanie i zaczął ich wypytywać, skąd jesteś, co robicie i tak dalej. I okazało się, że z jednej strony no, to są ludzie, którzy mają bardzo ciężką pracę, bardzo ciężkie życie, ale z drugiej strony, ze względu na to, że tak dużo podróżują, mają takie bardzo lekkie spojrzenie na to życie i są jakby otwarci na nowe rzeczy, widzą dużo rzeczy, więc wydali mi się bardzo ciekawi. No estaba marcada por los tópicos, sino que eran alguien que había vivido en muchos sitios distintos al mismo tiempo. Wieczorem, kiedy z żoną już wszystko rozpakowaliśmy, okazało się, że jedna walizka zginęła. No ale trudno, usiadłem wieczorem, otworzyłem mój zeszyt z notatkami i napisałem sobie pytanie, czy można napisać powieść o kierowcach ciężarówek? Powiedział pan, że to jest powieść, że to jest fikcja, ale czy dopuszcza pan taką możliwość, że sytuacja z pana książki może rzeczywiście zdarzyć się w rzeczywistości? Do pewnego stopnia tak. Uważam, że mogło to się zdarzyć. Tym bardziej, że powieść dzieje się w latach 60. i 70. w Europie, kiedy Hiszpania była jeszcze pod reżimem frankistowskim, kończył się ten reżim i nie było komórek, nie było takiej komunikacji szybkiej, więc wydaje mi się, że powieści pisane w przeszłości są bardziej możliwe, że się tak naprawdę wydarzyły, dlatego że nie ma takiego szybkiego przepływu, wtedy nie było takiego szybkiego przepływu informacji. Teraz byłoby to o wiele trudniejsze. Porque tienen este punto de la distancia y de la memoria.